słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic mnie nie będziecie pytać. Smutek wasz przemieni się w radość. Nie chcemy się smucić. Uciekamy od smutku oraz od tego wszystkiego, co smutek wywołuje. Uciekamy od każdej formy nieszczęścia. Nie zawsze jednak udaje nam się odnaleźć radość. Nie zawsze jest ona dla nas dostępna. Mówiąc o smutku i radości, nie możemy mieć na myśli wyłącznie tych stanów emocjonalnych, ale przede wszystkim źródła, które te stany wywołują. Smutek rodzi się z poczucia straty obiektu miłości. Zawsze, kiedy tracimy relację z przedmiotem naszej miłości, ogarnia nas smutek. W rzeczywistości duchowej źródłem smutku jest ludzki grzech. Grzech jest przecież raną zadaną miłości. Radość jest emocjonalnym wyrazem szczęścia, którego źródłem jest miłość. Nie chodzi zatem o jakąś wesołkowatość, o szukanie jakiejś atrapy szczęścia, kabaretowej rozrywki, ale o mocne, nadprzyrodzone doświadczenie miłości. Z tej perspektywy rozumiemy, że poczucie oddalenia od Boga, od Jezusa, rodzi smutek, którego nie da się niczym zagłuszyć.